Moi drodzy, tak, ja bardzo dobrze wiem, ponownie, że musieliście bardzo długo czekać. Dokładnie równy miesiąc minął od ostatniej mojej publikacji na YouTubie, która nastąpiła w ostatnim dniu zeszłego miesiąca. Podobnie było z moim kanałem, na którym są filmy z The Movies. No, definitywnie wpadłem w pewnym sensie w punkt, z którego próbuję się za wszelką cenę uleczyć, ale no wiecie jak to jest. No ale w każdym razie witam was w kolejnym, szóstym już odcinku z gry Zaptije, czyli tureckiego sandboxa, będącego trochę GTA, trochę Assassin's Creedem, w którym mamy przyjemność przeżywać perypetie członka brygady tureckich szeryfów. I dzisiaj co my będziemy robić z tym fantem jako żółtociub dopiero teraz członek tej całej ekipy? Tego przekonamy się już za chwilę. Życzę wam miłego oglądania. Czy wy to widzicie, moi drodzy widzowie? Tam właśnie czai się kolejna misja oraz pewien wykrzyknik. Ewentualnie jeszcze misja parkurowa. Ale nas interesuje tak naprawdę to. Coś, co miałem zrobić w trakcie całego tego nienagrywania, a niestety z wiadomych powodów to się nie do końca udało. Czyli, no właśnie, kurde, konieczność kupna nowej broni u lokalnego sklepikarza. Nowego rewolweru, to znaczy. Koszty, które okazują się być przeklęcie drogie. A najlepszy okazuje się być taki. Ale póki co muszę zadowolić się takim czymś. Mogę też co prawda zdobyć za w pewnym sensie prawdziwe pieniądze, a przynajmniej tak podejrzewam, ale nie będę ryzykować. Ej, no kurde. Mój podstawowy rewolwer przeze mnie posiadany ma 6 magazynków, a ten aż 8. No nie ma w tej grze niestety rewolwera idealnego, więc no właśnie. Ale bardzo chciałbym, żeby zwiększyć swój, zasięgi swojego korzystania z broni i tym podobne rzeczy. To może trochę zająć. No i tak w ogóle, to ja zapomniałem włączyć tryb samolotowy w telefonie, żeby mi głupawe jakieś reklamy nie wyskakiwały, więc sorry. Czekajcie, przekręcę telefon. Dobra. Usurper's gang had not given up. They are confiscating the animals and goods to the people of Rami. They were seen at the top of the road. Go ahead and teach them another lesson. Aha. Że niby ci bandyci pod wodzą tamtego zdrajcy państwowego się wciąż pozostaje nieugięci i tym razem uprowadzili zwierzęta oraz dobra wszelkich ludzi. Złodzieje nie myci. Dobra. Tak więc gdzie oni są? Za chwilę się z nimi rozprawimy. Mapa. Tam są. O nie! Snajpersy! To są snajperzy do najcięższej... A! A!
Dostał. No co, trafisz mnie? Trafisz mnie? A masz w bebech. Nie takie ze mną numery. Jak mnie stamtąd trafiasz, łobuzie jeden? Dobra, przeładujmy i zobaczmy, co się dalej stanie. A no nic się nie stało. Po prostu wykonałem kolejną misję. Zobaczmy, jaka jest nasza kolejna misja. Tym razem ten oto wykrzyknik, z tego co widzę, ale też kolejne wyzwanie parkurowe. Ale mnie najbardziej powinien zainteresować ten wykrzyknik, z tego co widzę. Czego ode mnie chcesz, sprzedawco? Wait for the rickets to come and make them pay for it. 60 aktów. Dostanę zapłaty w zamian za pomoc w czymś. Że niby w obronie marketu, mam rozumieć. Prawdopodobnie tak. Ale nie, to w sumie ma być zasadzka. Lepiej się przygotuj. Ja się tak zacząłem włóczyć po okolicy i patrzcie nagle, moi drodzy widzowie, co się tam stało. Należało po prostu najzwyczajniej w świecie poczekać, jeśli bandyci przybiegną do tego sklepu i go zaczną okradać. I wtedy dopiero mogę wkraczać do akcji. Au! No i chaos się rozpętał na ulicy kompletny. No i co, sklepikarze? Czy to byli już wszyscy?
Ale coś czuję, że to będą długie poszukiwania. A tutaj, żeście się schowali się. Hej! Nie wolno! Nie wolno strzelać w policjanta, który właśnie wkupił się w wasze łaski. Ty i ty idziecie do więzienia. Wszyscy! Bez wyjątku. Nie jestem gliną, z którym możecie się dowoli cackać. Więc proszę to uszanować. Okej, no w sumie nie wiem, no. Póki co to są raczej lightowe misje, nie mające żadnego związku fabularnego z tym, co się obecnie dzieje. Ale może z następną misją będzie inaczej. Zresztą za chwilę się przekonamy. Ogień. Zdrajcy podpalają domy ludziom. Put out... Zgaś ogień. I ciekawe, w jakiej formie będzie gaszenie tego ognia. Że niby teraz przybrałem, aha, strażaka. Aha, że niby teraz ja żem przybrał postać strażaka. Strażaka sama, tak zwanego, jak kto woli. Który musi ugasić za wszelką cenę. Nic za wszelką cenę do coś do fontanu i ugasić domy. Ale to potem widzę. O kurde! I wystarczy... Weź ten ogień z pełnym wiadrem, żeby go ugasić. Co te małe dranie tu nawyprawiały, ja się pytam. To jest zemsta za to, że przeżyłem i teraz się na nich krwawo mszczę? Pudło, frajerze! He? A! Z góry! Ha! Au! No przecież pozostały jeszcze te dwa miejsca. Szybciej! Thank you.
Ła! I to się nazywa dopiero skok wiary. Tamten jarający się budynek jest już ostatnim takowym w okolicy. Misja ukończona. O tak! Z gaszącym pożary zaptyje się nie zadziera. Dranie. Uff, udało się. W miarę się udało, z tego co widzimy po tej kascence. Ale wiemy przynajmniej, że było warto. I w ten oto właśnie sposób fabuła zostaje popchnięta do przodu, a my mamy w tym samym kolejny odcinek Zaptyje za sobą. Bardzo wam dziękuję, widzowie, że mogliście wytrwać ze mną ten czas. I mam nadzieję sam. I mam nadzieję bardzo szybko wyjść z tego przeklętego kunktatorstwa. I nie dać się tym wewnętrznym demonom, co mnie teraz dręczą. Czyli to z zainteresowaniem się realiami. Czyli to zainteresowanie się polską kinematografią z powodu udania się na seans biografii pewnego rapera. Ale również pewnych innych spraw związanych z zainteresowaniem się pewną jedną osobą. Ale nie zdradzę wam, co to takiego jest i kim jest ta osoba. Tak czy owak, widzimy się za miesiąc. Mam nadzieję, że szybciej niż teraz. Że będziesz to, za mnie to szybciej niż teraz. W każdym razie, życzę więc wam udanych pozostałych dni lutego i tego weekendu. Obyście mieli wolny czas na wszystko to, co teraz się dzieje na YouTubie i co ja teraz robię. No, do zobaczenia.